Konsekwencje przegranej wojny były dla Niemiec bardzo poważne, bo z jednej strony zniszczona gospodarka i zrujnowane miasta, a obok zdziesiątkowane pokolenie młodych mężczyzn oraz utrata historycznie niemieckich ziem na wschodzie. W ostatnich 2 latach wojny niemieckie siły zbrojne ponosiły ogromne straty. Te wyraźnie wzrosły w 1944 roku wraz z coraz mocniejszym naciskiem Związku Radzieckiego na froncie wschodnim. Do tego swoje dokładały kolejne sukcesy sprzymierzonych. I oto jak w wybranych miesiącach wojny prezentowała się statystyka zabitych niemieckich żołnierzy. Wrzesień 1939 roku 15 tysięcy, lipiec 1941 roku 67 tysięcy, styczeń 1943 roku 185 tysięcy, lipiec 1944 roku 215 tysięcy, styczeń 1945 450 tysięcy, kwiecień 1945 281 tysięcy.